Cześć, witajcie na kanale sklepu muzyczny.pl. Ja nazywam się Paweł Tekieli i zaprezentuję Wam dzisiaj interfejs audio Motu M2. Zapraszam! Motu to znany w kręgach rejestracji audio producent wysokiej jakości profesjonalnego sprzętu, służącego właśnie tym celom. Prezentowany dziś model to skromnie nazwany M2. Kompaktowych rozmiarów interfejs USB oferujący wszystko co potrzebne do nagrań, nie tylko w domowym zaciszu. Na froncie urządzenia znajdują się dwa wejścia combo z niezależną regulacją poziomu, osobnymi włącznikami zasilania Phantom oraz przyciskami odpowiedzialnymi za bezpośredni monitoring sygnału na wejściu. Idąc dalej, duży i bardzo czytelny wyświetlacz LCD podzielony na dwie sekcje – wejścia oraz wyjścia sygnału. Na deser duże i solidne pokrętło służące do regulacji poziomu wyjściowego, gniazdo słuchawkowe 1/4 cala oraz regulacja głośności na wyjściu słuchawkowym. Z tyłu urządzenia dwa wyjścia oferujące złącza TRS i Cinch oraz gniazdo USB-C. Na uwagę zasługuje implementacja wejścia oraz wyjścia MIDI, co mocno poszerza możliwości. Znajdziemy tam też wyłącznik, którego brakuje w większości konstrukcji w tej kategorii. Urządzenie zostało wyposażone w przetworniki spotykane w interfejsach wartych $1000, które zapewnią krystalicznie czyste brzmienie zarówno na wejściu, jak i wyjściu. Zakres dynamiki to aż 120 dB, próbkowanie to maksymalnie 192 kHz, a to wszystko przy 32 bitach. Do tego dedykowana aplikacja umożliwiająca kontrolę nad urządzeniem z poziomu komputera. W tym momencie macie okazję posłuchać, jak Motu M2 radzi sobie z nagrywaniem głosu przy pomocy mikrofonu pojemnościowego. Jest to sprzęt skierowany raczej do domowych studiów nagrań, do małych studiów projektowych, bowiem mówimy tu wciąż o interfejsie, który ma dwa wejścia i dwa wyjścia. Jednak mimo tak małych gabarytów jest to bardzo solidnie zbudowany sprzęt, oferujący najwyższą możliwą jakość, jeśli chodzi o nagrywane ścieżki. Oprócz tego, jak zwykle w przypadku Motu, bardzo wysoka jakość wykonania, bezproblemowa instalacja i działanie sprzętu oraz przejrzystość, która sprawia, że aż chce się z niego korzystać. Jeśli więc poszukujecie małego, zgrabnego sprzętu, który będzie oferował studyjną jakość nagrywanych ścieżek, Motu M2 jest zdecydowanie dla Was.